To naprawdę bardzo dobre skoki. No i teraz ostatni z Finów, najlepszy w dniu wczorajszym, Risto Jussilainen, czwarty we wczorajszym konkursie. Zawodnik, który w poprzedni sezon ukończył w klasyfikacji Pucharu Świata na trzecim miejscu. No i zobaczmy, na niego liczą kibice i daleko, bardzo daleko leci. Tak jest, on chyba jeszcze przeskoczył i Niemca, i Austriaków. Za chwileczkę zobaczymy, ale wiele wskazuje na to, że to będzie jak do tej pory najdłuższy skok konkursu. Do tej pory Hoke miał 126 metrów, a teraz Risto Jussilainen 127,5 metra. A więc znakomicie, dalej niż wczoraj. Wczoraj skakał 121, 122,5 metra, dzisiaj 127,5 metra. Zobaczymy, jak ten skok ocenią sędziowie, jakie będą noty. W okolicach, myślę, 19 punktów, no ale odległość najwyższa i oczywiście musi objąć prowadzenie. Łączna nota Jussilainena 130,5 punktów. Sędziowie go jednak potraktowali dosyć surowo, proszę Państwa, bo prowadzi tylko 1,7 punktu, proszę.